Dobry wieczór, z tej strony Mafia Krypto. Słuchajcie, mamy niedzielę, w sumie długi weekend majowy. Ja jutro wyjeżdżam postanowiłem dzisiaj na wieczór nagrać jeszcze filmik na temat Zen i Feniksa. Moi drodzy, gdzieś cały dzień, gdzieś w ogóle oczekiwałem również na ten start Feniksa. Patrzyłem to, co się dzieje, jak ludzie reagują i postanowiłem jeszcze dzisiaj podzielić się moimi tutaj uwagami Odnośnie tego wszystkiego i tej całej zaistniałej sytuacji, bo uważam, że ludzie nie rozumieją pewnych kluczowych aspektów i mylą pojęcia. Moi drodzy, nie jestem mentorem, nie jestem profesorem i nie jestem wykładowcą tutaj z świata kryptowalut czy świata finansów, ale chyba trzeba gdzieś poniekąd oddzielić pewne kluczowe, Rzeczy. Jeżeli ktoś uważa się za inwestora w świecie kryptowalut, to chyba pomylił pewne rzeczy, bo jest jak na razie tylko i wyłącznie spekulantem. No bo przez inwestowanie rozumiem, że kupujemy jakieś nieruchomości, działki, nie wiem, jakieś sztukę, jakieś malarstwo nie wiem, stare samochody, które z czasem będą zyskiwały na tylko wartości, a Uczestnictwo w jakimś projekcie kryptowalutowym kojarzy mi się tylko i wyłącznie z pewną spekulacją i społecznością, która im bardziej nadmucha ten balonik, tym większy um, on ma, tym wiek, ty, z tym bardziej większym hukiem on pęknie. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć właśnie o tym baloniku, który nadmuchany został tutaj na Zenie i na Feniksie. Żeby. Pokazać to i zobrazować Wam o co mi chodzi, no to wchodzę na giełdę Max, moi drodzy. No bo tak jak wcześniej i w wcześniejszych filmikach mówiłem i pokazywałem, ja swoje zakupy odnośnie e, tutaj Zena na poszczególnych sieciach robię tutaj właśnie na giełdzie Max. I moi drodzy, jak sobie zerkniemy na MXEN, czy MZEN, jak to woli, no to zobaczycie, że po tym skoku dwudziestokrotnym mamy totalny zjazd. Co jest dla niektórych niezrozumiałym faktem, ponieważ myśleli oni, że wszyscy na świecie, a, a najwięcej z tego, co się czyta i mm, widzi się e, udział w tej poniekąd czynności, czyli palenia zenów i e, ak aktywnej uczestnictwa w sieci Fenix, ma polska społeczność. Jak sobie weździecie wejdziecie na Telegram polskiej społeczności Zen i poczytacie te niektóre posty, to nie wiecie po prostu, w którą stronę odwrócić wzrok, bo ja uważam i to, co zatytułowałem w moim dzisiaj filmiku, filmiku że szał na, na cokolwiek jest tylko dla mądrych, inteligentnych ludzi. E, I reszta tych, jak to się ich nazywa, oszołomów, dzbanów, cebulaków i innych ludzi po prostu zostanie odsiaty, odsianych z czasem. To, że ja nagrywałem filmiki mówiące o tym, ile Fenix może osiągnąć 3 razy 5 razy 10, 3 razy 100, to nie jest bezpodstawna i bezproduktywna nawijka. Moi drodzy, jak sobie obejrzycie na innym kanale, zajmujących się również kryptowalutami, audycje odnoszące się Fenixa, to zobaczycie sobie twórców, którzy stoją za tym projektem, i zrozumiecie konkluzję tego wszystkiego, co jest dopiero tworzone również od podstaw i co ma na celu gdzieś propagowanie zena poniekąd. Żeby w ogóle w świecie kryptowalut zrozumieć pewne funkcje i funkcjonalność jakichś projektów, powinniśmy się w niego zagłębić i, nie wiem, przyswoić sobie wiedzę na jakikolwiek temat związany z danym projektem. Ludzie tego nie robią. Ludzie uważają, że ktoś komuś napisze coś na jakimś Discordzie czy na jakimś Telegramie i to wystarczy do tego, żeby mintować bezpodstawnie, nie wiem, kupować, nie wiem, co jeszcze robić, bo usłyszał czy przeczytał od kogoś jakiś post. Nie mając pojęcia w ogóle, czego dotyka i jaka jest droga, i co trzeba pokonać po drodze, żeby zrozumieć funkcjonowanie pewnego cyklu adopcyjnego. Niektórzy ludzie, którzy kreują się na wizjonerów tutaj świata kryptowalut, wszystko nazywają skamem, piramidą Ponzi, czy w ogóle czymś innym, ale gdybyśmy mieli to sformułować w jeden Wyraz to każda kryptowaluta, która budzi się do życia, można by było nazwać ją jakimś skamem, czy jakimś PONZI, bo jest budowany na podłożu społeczności. Im większa ta społeczność się buduje, tym większa jest funkcjonalność, w sensie mówim taka adopcyjna dla tych, którzy myślą, że złapali Pona Boga za nogi. To nie jest tak, że Zen czy Fenix czy inne projekty, które będą budowane na podstawie Zena, dzisiaj już osiągną szczytowe. Wzrosty i szczytowe wartości, i wystarczyło tylko poczekać tutaj tydzień, i od razu zostanie się multimilionerem. Jeżeli ktoś uważa taką szybką drogę do pokonania i, 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 i liczy się, że wkładając tu 10 czy 15 dolarów, czy mintując 100 czy 500 adresów, od razu z niego zrobi multi Bogacza, no to myślę, że nie rozumie w ogóle istnienia tego projektu. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, nagrywam dzisiaj ten filmik, żeby zobrazować moją wizję, bo tylko ja się tutaj zajmuję moją wizją. Nie powiedziałem już wcześniej, ja nie interesują inne kanały, nie interesują mnie inni ludzie, którzy mają swoje odmienne zdanie. Może ktoś na coś pluć, może ktoś na to srać, żygać, nie wiem, co jeszcze robić. Jeżeli ja uważam, że jest to droga, która ma przynieść w konsekwencji mi zysk, to i tak będę robił swoje. I ja nie będę się zagłębiał tutaj, czy oczerniał kogoś, kto wstawia swoje ideologie, czy inne różne rodzaje wartości dotyczące Zena, czy Phoenixa, czy Xlona, czy XDB, Zen, czy innych, innych jeszcze projektów, które będą się rodziły po drodze. Ja uważam, że mm, odpowiednia strategia i podjęcie odpowiednich decyzji, kiedy można mintować... Ee, Nowe zeny, albo kupować je z rynku właśnie w celu spekulacyjnym, nie inwestycyjnym, moi drodzy. Nie mylmy tutaj tych zagadnień. Ja mówię, my bierzemy udział w pewnej fazie spekulacji i tylko i wyłącznie. I ja o tym wyraźnie mówię. Ja moje zeny na giełdzie Max kupuję po to, żeby spekulacyjnie powiększać ich ilość. W odpowiednim czasie kupuję, w odpowiednim czasie sprzedaję i powiększam swoją pulę, na przykład na zenie opartym na. Sieci Ethereum, tak? Ale moi drodzy, żeby zrozumieć całą tą. Warstwę, która jest zbudowana na ilość blockchaina, trzeba prześledzić, po co to zostało zrobione. A więc to, co się mówi od samego początku, że jest to projekt, który daje możliwość każdemu uczestnictwa. Moi drodzy, nie to, że ktoś ma tylko i wyłącznie grube pieniądze, żeby położyć na to, żeby wymintować czy kupić swoje zeny na sieci Ethereum, a być może nigdy ich nie odbierze, bo cena gazu będzie tak wysoka, że nie będzie to opłacalne. Jack Levine skonstruował tak filozofię swojego projektu. Projektu, żeby każdy na każdej sieci, która jest dostępna, oczywiście, a tych sieci jest na razie 10, mógł zrealizować swój cel i swój plan. I jeżeli sobie zobaczycie, że ludzie złapali bakcyna na to, żeby mintować na przykład na Fmosie, czy na Fantomie, czy jeszcze na innych rzeczach, bo jest to tanie, to Poniekąd w odległym czasie, kiedy zostanie to wszystko uwolnione, muszą zdawać sobie sprawę, że ta cena będzie szurowała jeszcze dalej dno. Być może zen będzie naprawdę na bardzo minimalnym e, czynniku. Wartości do zainwestowanych pieniędzy. Chciałbym to Wam uświadomić, że to nie dzisiaj robimy pieniądze, to nie jutro, nie za miesiąc, nie za dwa, bo jeszcze przed nami jest daleka droga do tego, żeby sieć X1 została uruchomiona. To jeszcze daleko jest do tego, żeby Fenix budował nowe podłoże i wykorzystywanie jego tokenów było w dalszej strukturze opłacalne. Tak? To jeszcze daleko do tego, żeby nowy memcoin zbudowany na. Gdzenie, e, odpowiednio w jakimś czasie zyskiwa na wartości. Moi drodzy, to nie jest na już, na hura, na teraz. I naprawdę zrozumcie pewne e, rzeczy, które, do których dotykacie. Ja nie, ja powiedziałem, ja patrzę to z mojej perspektywy. Ja mogę się mylić, ja mogę mm, mówić jakieś rzeczy, które będą przez inne osoby inaczej. Rozważane, będą brane pod uwagę inne plany, inne strategie, i inne rzeczy. Ale ja mówię, że liczę się z tym, że naprawdę duży wzrost będziemy mieli po opadnięciu całego tego kurzu. A przed nami naprawdę jeszcze wielka chmura gradowa, bo ludzie, widząc, co się dzieje, zaczynali to, zaczęli to mintować na potęgę. Wyobraźcie sobie, ile takich jeszcze będzie dni, które będą powodowały, że Zen czy inne tokeny różnych projektów, które będą powstawały na bazie zena, palenia zena, e, lub nie wiem, poświęcania zena, bądź Bóg wie czego jeszcze, bądź mm, no, jeszcze jakichś innych rzeczy, e, to ile rzeczy jeszcze jest właśnie przed nami, ile czasu będzie musiał upłynąć, żeby to wszystko się wykrystalizowało. To jest tak, jak e, zakładasz nowe akwarium i wlewasz wodę z chlorem, i musisz poczekać, kiedy ta woda się wykrystalizuje, kiedy nastąpią procesy. E, środowiskowej, biologicznej i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z Zenem. Ten efekt e, tej wartości dopiero przyjdzie naprawdę dosyć e, dosyć, dosyć odległym czasie. I e, warto mieć swoją strategię przygotowaną nie tylko na miesiąc teraz pod Feniksa, nie tylko pod start, nie wiem, Memcoina czy innych projektów, które będą się pojawiały, bo sam Jack Lewin mówi o tym wyraźnie, że te projekty dopiero się rodzą. Te projekty będą budowały coraz to lepsze Inicjatywy do tego, żebyśmy poświęcali swoje zeny, czyli palili swoje zeny i żeby w tym wszystkim uczestniczyć. To dzisiaj jest eksperyment, moi drodzy. Ten eksperyment, oczywiście, jak i każdy, będzie kosztował niektórych ogromne pieniądze. Te złe kroki, które podejmują, nie rozumiejąc w co, Zaczynają grać. Czasem doprowadza do tego, że porzucą tą fajną możliwość, że kiedy przyjdzie, na, na, na naprawdę odpowiedni czas, będzie można tutaj z tego wziąć pieniądze. Ludzie, niektórzy mają naprawdę fajne strategie i pokazują e, balansując, czyli żonglując m, różnymi projektami, e, ale moi drodzy do tego trzeba mieć głowę. Bo ja czytałem, że niektórzy przerzucają się między memcoinami a zenem albo jeszcze czymś innym, powodując nieduże zyski być może realizując po 60, 100% czy nawet 200% swojego kapitału i wykorzystując odpowiednią chwilę na tym rynku. I to co ja powiedziałem, moi drodzy, możemy mieć bestę, możemy mieć hossę. Są na rynku wydarzenia, które pozwalają nam zaadoptować naszą Nasze pieniądze i wyciągnąć z tego zysk. I każdy zysk, który jest na plusie, jest naprawdę dobrym motywatorem do tego, żeby robić to dalej. Jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć, że nie zrobi się od razu razy 10 tysięcy, wkładając to 100 dolarów i licząc i dzieląc to wszystko na kartce, no to naprawdę jest grubo, grubo. Jeszcze daleko za nami. Oczywiście, tu jak sobie spojrzymy, ile jaka jest przeciwwaga kupujących i sprzedających, to będzie się cały czas wahało, bo ja powiedziałem, moi drodzy, palenie Zenów na Feniksie odbywa się przez ponad miesiąc, a więc będziemy mieli różne wahania cenowe, różne sytuacje na tym rynku Zena, i warto przez ten miesiąc skorzystać z tego i warto w ten sposób nabijać sobie nową pulę swoich. Tokenów w odpowiednich pieniądzach, bo tak naprawdę moi drodzy, e, musimy być przygotowane na jakiś scenariusz: albo e, rzeczywiście zbieramy, kumulujemy i będziemy poświęcali, palili te zeny, kiedy e, wystartuje X1 sieć, albo będziemy uczestniczyli po drodze w tych wszystkich rzeczach e, adekwatnie. Inwestując, paląc te zeny w jakiś tylko sposób, tak, ale będziemy zaznaczeni naszą obecność na każdym projekcie, licząc na to, że kiedy opadnie ten cały kurs, kiedy ludzie zrozumieją, że to stają fajni ludzie, fajny projekt, ale jeżą dopiero w fazie rozwoju, no to wtedy następuje dopiero ten wystrzał. I naprawdę ta strategia w tu, w zenie jest ogromnie wielka. Tego nie da się określić jednym wyrażeniem, nie da się tego zrobić jednym działaniem. Tych działań musi być kilka. I to wy jesteście od tego uzależnieni, w jaki sposób chcecie to wykorzystać. Ja powiedziałem, kumuluję, mintuję i czekam na odpowiednie momenty na rynku. Nie napalam się, nie jestem zajarany, nie liczę i nie piszę ile zer do przodu skoczy cena zena, ile zgarnę z tego rynku. Dzisiaj policzyłem sobie, że nawet gdyby cena spadła dosyć drastycznie, to i tak te 100% założonego kapitału w określonym czasie mam zwrotu. A więc naprawdę musiałaby nastąpić ogromna katastrofa, żeby jeszcze na tym tracić, kiedy w obecnej chwili mintujemy. Mintowaliśmy, bo może teraz byli ludzie, którzy mintowali o wiele, wiele, wiele drożej, tak? Ale kiedy były minty na poligonie, w odpowiednim momencie, można było naprawdę zrobić dobry skok w tą nadprzestrzeń, można powiedzieć. I, i, I to też trzeba zrozumieć. To też trzeba podjąć taką taką technologię przewidywania, co będą robili ludzie. Jeżeli pomyślicie sobie to, że te projekty będą wykorzystywały i paliły zena i ludzie będą cały czas mintować, to będziemy coraz to lepiej rosnąć w tej kolejce oczekiwania i coraz tych więcej zenów w efekcie końcowym będziemy mieli na swoim koncie. No to też jest gdzieś do poukładania sobie tego wszystkiego. I teraz kończąc już i mówiąc Wam o tym Reasumując to wszystko, naprawdę um, zastanówmy się 10 tysięcy razy zanim podejmiemy jakąkolwiek, jakiekolwiek działanie na jakimkolwiek projekcie, który jest hype'owany przez najbliższe wydarzenie. Eee, naprawdę czasami trzeba i przyda się dla niektórych wyłączyć telefon i przez te trzy dni odpocząć, przemyśleć swoje kroki, czy warto w tym momencie pchać się na tej e, górce, czy na tym e, hypie, który powstał przy Feniksie, czy nie warto poczekać, zobaczyć na spokojnie, jak to się wszystko poukłada. Ktoś napisał mi prześmiewczy komen kom komentarz ostatnio, jak tam twoje Feniksy. Przecież ja nigdzie nie powiedziałem, że ja będę ładował się pierwszego dnia, będę kupował, nie wiem... Y na siłę to wszystko robił. I Bóg wie, ile tutaj pieniędzy inwestował. Ja sobie powiedziałem, poczekam sobie. Upadnie kurs, zobaczę jakie jest zainteresowanie, jak się będzie kształtowała cena, czy to w ogóle będzie opłacalne, czy nie lepiej będzie spekulować na zenach na giełdzie, czy to ma sens w ogóle tegokolwiek palenie. No to wszystko jest, moi drodzy, jeszcze przed nami. No jeżeli projekt istnieje jeden dzień, a ludzie napalają się na to, że chcieli tutaj od razu, żeby cena Feniksa wyszliła 100 razy, no to chyba pomylili dosyć grubo, także racjonalność i mądrość naprawdę powinna przemawiać za naszymi tutaj inwestycjami nie na pałę, nie na wariata, nie na hura jeżeli są tacy napaleńcy, to brawo ja tylko przyklaskuję to jest miód na moje uszy, czy tam nie, nie wiem na co jeszcze bo po prostu ci ludzie napędzają pewną schematykę tego całego zena, tak i to daje nam właśnie jasny sygnał do tego, że wszystko jeszcze jest przed nami. Trzymajcie się, cześć.